Cześć, witajcie w kolejnym vlogmasie. Po moich wczorajszych podbojach zakupowych mam absolutnie dosyć jakichkolwiek sklepów. Dzisiaj to ostatni raz. Muszę pojechać do Lidla, bo jutro robimy imprezę rodzinną. Muszę kupić parę rzeczy, więc jutro będzie bardzo dużo gotowania. Naprawdę jestem tak zmęczona, jestem tak wymęłana wręcz chodzeniem po tych sklepach, że mam absolutnie dosyć. Jeszcze muszę się dzisiaj trochę spakować na wyjazd, przynajmniej poselekcjonować parę rzeczy, które będą nam potrzebne. No i odezwę się do Was, jak wrócę. Dzisiaj rano był jeszcze śnieg, ale już po nim prawie ani śladu. Chciałam właśnie z Lidla i postanowiłam, że jutro zrobię kaczkę z Prodiża z różnymi przyprawami. Pokażę Wam w jutrzejszym vlogmasie. I kupiłam 6 nóg z kaczki. Wsadzę je teraz do lodówki i sobie wieczorem je przyprawię. Byłam też na bazarku i kupiłam śledzie, uszka, bo jutro zrobię barszcz jeszcze. Kupiłam też takie krewetki, pokazywałam Wam wcześniej. Więc mam jeszcze jedne w zamrażalniku, no to akurat wystarczy. Te śliwki kupiłam do jedzenia. Teraz będziemy je myć. Sałatę i dla świnek i do sałatki. Pomidory. Mam wrażenie, że wszędzie są tak beznadziejne te pomidory. Tu głowa mała, więc stwierdziłam, że zrobię taką sałatkę właśnie z pomidorami, z migdałami. Zrobię też tą buratę z pomidorami. Kupiłam też śledzie na bazarze. I zapomniałam kupić suszu na kompot. Suszu, dobrze mówię. Ale no trudno. Po prostu jak nie chce mi się naprawdę jeździć specjalnie po susz, więc myślę, że leję to. Będzie jakiś kompot z mali czy coś. Robimy takie kompoty. Truskawki też były w dobrej cenie. Borówki również. Cebula. Kupuję zawsze taką cebulę bez skórki. Sobie mi wygodniej, szpinak, moje standardowe zakupy, banany, melona też kupiłam, proszę bardzo, awokado, tutaj sobie rozłożyłam, bo fajne takie miękkie, znaczy nie wszystkie są miękkie, ale można trafić na coś ciekawego, które jeszcze będę robiła deser, ale zdradzę Wam w następnym vlogmasie jaki, zobaczycie. I tak co, aha, jeszcze coś kupiłam, kupiłam jeszcze takie dwa pierniukowe lutki, bo moje córki uwielbiają ozdabiać, w ogóle mają obsesję i kupiłam im coś takiego, żeby pobabrały się, jak to ja mówię, czyli żeby sobie tam pozdabiały, poprzyklejały i takie satelity. To jest moja dzisiejsza przegryzka, taki lunch, ryż, który mi został z wczoraj, takie resztki, do tego awokado, borówki, truskawki, dodałam do tego olej lniany, sól, i takie tortille sobie zrobiłam z kozim serem. W tamtym roku leciałam ze Stanów do Polski, to miałam międzylądowanie i zrobiłam bardzo duże zakupy na strefie bezcłowej i przepakowywałam swoją walizkę, która notabene wtedy mi się popsuła, popsuł mi się suwak i kupiłam bardzo dużo w Stanach gazet i pomyślałam sobie, że pewnie zostawiłam te gazety, dlatego że nigdzie ich nie mogłam znaleźć. I właśnie dzisiaj zajrzałam do tej walizki i znalazłam te wszystkie gazety, świetnie. Vogue z Michelle Obamą jeszcze. Style, Home and Design, L. Ta okładka chyba była u nas po roku, mniej więcej. I Glamour. Tutaj taki Glamour. Skład Stefani. Także dzisiaj bym już zrobiła zaległości z tamtego roku. Naprawdę lubię czytać takie gazety, no ale cóż. Z rocznym opóźnieniem. Otworzymy sobie jeszcze kalendarza, bo dzisiaj tego nie robiliśmy. 20. Dzisiaj 20. Różowego, mi się wydaje, będzie. Ulala, jaki kolor. Znowu rozerwałam, ja nie wiem. Ja nie wiem. Matte lipstick w takim fuksjowym kolorze, matowym. Naprawdę fajne, fajnie to wygląda. Może sobie użyję. I teraz Rituals 20. Słuchajcie, rękawiczka. Ale fajnie, to jest pewnie rękawiczka taka do masażu, do ciała. Ona jest jak trochę taki zmywak, znaczy miękka, ale się do peelingu pewnie. Prysznic. Fajnie, naprawdę ten kalendarz jest świetny. Dobra, zaczynam pakowanie i chciałam Wam polecić taką bardzo fajną opcję, czyli takie wielkie kosmetyczki, na przykład na bieliznę, czy na jakieś delikatne rzeczy, które potrzebujecie.
uważam, że to jest bardzo fajne. Ja to kupiłam w jakimś chińskim sklepie mniej więcej z 2 lata temu. Jakoś tak, 1,5 roku temu. Mam tutaj kurtki, kombinezony narciarskie, jakieś tam softshelle, polary, koszulki. Tutaj jest jeszcze jakaś dłuższa kurtka, jakieś tam cieplejsze piżamy. Tutaj są jeszcze moje buty, że tak powiem, górskie. I moje zadanie jest takie, że chcę wszystkich spakować do tej walizki. Oprócz tych rzeczy zimowych typu kurtki i kombinezony. I mam nadzieję, że mi się to uda. Przekonamy się. To są wszystkie kosmetyki, które ze sobą zabieram na wyjazd. Zacznę od tych z kalendarza, czyli mamy tutaj piankę pod prysznic, żel pod prysznic, szampon, serum, chusteczki do makijażu, krem do rąk i jeszcze wezmę krem do rąk z Bath & Body Works. Tutaj mam różne próbki kremu, bo też nie chce mi się brać pełnowymiarowych, z Clarensa, ze Estée Lauder, z Yasumi. Tutaj mam żel antybakteryjny Bandy pod oczy, świetny jest. Tutaj mam maskę, którą kiedyś chyba znalazłam w Big Glossy, Anti-Wrinkle Mask, jakaś taka koreańska maską. Maść z witaminą A, którą bardzo często mieszam z kremami. Bath & Body Works żel antybakteryjny i to jest pełnowymiarowy produkt, ale ja go tak uwielbiam, że nie mogę absolutnie się z tym rozstać. To jest Snowflakes and Cashmere z Bath & Body Works. Będzie świetny, nie wiem, po nartach albo przy takich mrozach, żeby otulić ciało takim balsamem. Jeżeli chodzi, a jeszcze tutaj mam do włosów taki produkt, to są takie ampułki Dream K-Lotion. To jest bardzo fajna taka odżywka, maska. Różnie można tego używać. Jeżeli chodzi o kolorówkę, bo to już chyba wszystko tak sobie myślę, no to tak, tuż z Rituals, Maybelline do brwi, bardzo fajne, Estée Lauder Double Wear, to jest taki concealer. I tutaj biorę z Estée Lauder Double Wear Light, to jest taki lżejsze Double Wear i mieszam to na razie z tym Healthy Skin Harmony, bo skończył mi się ten Double Wear, to znaczy mam jeszcze trochę, ale on jest za ciemny. Biorę 50 z Clarensa, żeby mieć jakiś filtr. Dla dzieci biorę inny. Tutaj biorę perfumy i tą paletę z Narsa. To znaczy to jest do konturowania, bo ja też tam się nie będę za dużo malować. Makeup Forever HD. I tutaj mam NYX Wonder Stick. To jest bardzo fajny produkt właśnie do konturowania. Z jednej strony jest jasny, z jednej ciemny. To też jest bardzo fajna opcja do podróży właśnie. Tutaj jeżeli chodzi o kolorówkę, no to tak, mam szminkę i kredkę z Clarensa. Chcę ich użyć na Wigilię. Bardzo ładny kolor, taki właśnie wigilijny, świąteczny. W tym okresie grudniowym idealny, no i nie tylko na różne wieczory, randki i tak dalej. Biorę kredkę z Diego de la Palma. To jest taka czarna kredka, całkiem spoko jest, naprawdę. Ten błyszczyk, jeszcze chcę wziąć tą szminkę, znaczy to jest szminka, przepraszam, to jest lingerie. I to wygląda tak i ten swatch w ogóle mi nie wychodzi z ręki, taka jest trwała ta szminka. Bardzo fajny kolor, tak sobie pomyślałam i też biorę ten nudziak. Tutaj mam też nudziak, znaczy ten z kalendarza z NYXa. I tutaj mam 715 Choco Cream. Jeszcze mam pomadkę ochronną, ale to też muszę wyjąć z torebki Lancome. To jest bardzo fajny taki kolor. Może się wydaje, że jest taki bardzo brzoskwiniowy, ale fajnie, delikatnie wygląda na ustach i jest mega trwały. Tutaj mam jeszcze taką podręczną smetyczkę malutką i tutaj są różne niezbędniki. Lusterko, pilniczek, gumki, penseta i tak dalej. To jest z Sephory. I coś tutaj jeszcze mam. No i to jest wszystko. A jeszcze tutaj sobie dorzucam z Clarensa takie próbki, żeby mi nic nie zabrakło. No i oczywiście biorę jeszcze pastę do zębów, szczoteczkę soniczną, Foreo, szczotkę do włosów i nitki dentystyczne. Ta pasta jest świetna. Serdecznie Wam ją polecam. Myślę, że to jest w ogóle nieznany produkt. Ja ją kupiłam od pani w budce na bazarze, takiej sprawdzonej. I to jest firma Dabur Red. To jest pasta, która nie zawiera fluoru, jest tylko z naturalnych składników. Jest to pasta indyjska i naprawdę powiem Wam, że jest to trochę pasta do lokoneserów, dlatego że ona po prostu wręcz wypala nam buzię. To znaczy pierwsze, może dwa razy tak czujecie, ale czujecie jakby te zęby były super czyste, jak przejdziecie językiem. Nie ma absolutnie żadnego osadu, one są takie wręcz no wypielęgnowane na maksa. Może ona nie wybiela zębów, bo ona ma taki kolor, zobaczcie, jaki nieciekawy, dla niektórych może być obleśny, ale uważam, że jest to najlepsza pasta ever i ja na pewno będę do niej wracać.
Dabur Red. To tyle na dzisiaj, się idę pakować dalej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień i do jutra. Pa, pa!